Kto ma mrowienie rąk, najpierw do przodu po wychodźcie. Problemy z krążeniem, czujesz? Przede mną proszę ustać. Ból głowy. Zapraszam. Najpierw to rozładujemy, potem będziemy w ogóle działać. Tutaj bliżej, bliżej mnie. Niemoc w nogach. Czujesz słabość w nogach. Do przodu wychodź, stawaj. Dokładnie. Odczuwa stan depresyjny. Wiesz, że to jest nieracjonalne. Czujesz stan depresyjny. Zaniżony nastrój totalnie. Grajcie, grajcie bardzo proszę. W klatce piersiowej. Ból w klatce piersiowej. Albo związany z sercem, albo z oddechem. Stawajcie. Alleluja. Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy autorytet nad każdą niemocą, nad każdą chorobą. My teraz przez imię Jezus ogłaszamy, że na krzyżu Golgoty każda choroba fizyczna i problem psychiczny zostały zniszczone przez niezasłużoną, zastępczą śmierć Jezusa. My w tej chwili w imieniu Jezusa nakazujemy Ci, szatanie, abyś cofnął się od tych dusz i od tych ciał. Przez imię Jezus odchodzą wszelkie stany depresyjne, odchodzą bóle głowy, odchodzi wszelka niemoc w nogach, odchodzi mrowienie w rękach, odchodzą problemy z krążeniem. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus. Ja przypominam Ci, szatanie, że tam pod krzyżem Golgoty patrzyłeś na umierającego Jezusa i myślałeś, że odnosisz triumf. Ja przypominam Ci, że tam właśnie odniosłeś swoją porażkę. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam absolutne uzdrowienie w ciałach tych ludzi, którzy teraz tutaj stoją przed nami. Przez imię Jezus ja nakazuję, aby było prawidłowe krążenie krwi. Ja usuwam wszelkie toksyny z tych organizmów. Przez imię Jezus, przez imię Jezus ja ustanawiam dotlenienie tkanek. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus. Ja w imieniu Jezusa zamykam każdą demoniczną strefę w ich życiu. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Halleluja. I teraz uwielbiamy Boga. Halleluja. Czcimy Ciebie, Jezus. Czcimy Ciebie, Jezus. Czcimy jedynego Boga. Bo jesteś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. O, Jezus! Dziś Ty i ja, i jedno jesteśmy. Jezu, Tobie kłaniam się. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Zniszczyłeś! Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc, dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą, na siebie wziąłeś grzech, zniszczyłeś śmierć i moc. Jedno jesteśmy. Dziś Ty i ja na tronie Twym. Halleluja! Dziś Twój Święty Duch wypełnia życie me.
Wywyższamy Ciebie. Alfa i Omega. Wywyższamy.
nikt nie zamknie. Idziemy dalej, modlimy się. Szakata, raba, sakata, o raba, sata, raba, by. O rebe, seketera, o rebe, szakata, raba, o rebe, se. Powiedz, że nie będziesz szedł w kondukcie żałobnym. Alleluja! Nie będę szedł w kondukcie żałobnym. O sakata, raba, sa, ale będę uwalniał życie. Masz moc Świętego Ducha, aby wziąć autorytet nad każdym klimatem, nad każdym klimatem, nad klimatem śmierci, nad klimatem niemocy, nad klimatem choroby. Masz moc i autorytet Świętego Ducha. Bóg wyrwał cię z mocy ciemności, przeniósł cię ze śmierci do życia. To chodzi o miłość, to chodzi o miłość. Aktywuj boskie życie, które jest w tobie. Aktywuj je, zacznij się modlić innymi językami. Przełam klimat niemocy, przełam klimat niemocy. Skonfrontuj niemoc, uderz Bożym życiem, które jest w tobie. Uderz Bożym życiem, które jest w tobie. Szakata, raba, sakata, o raba, sakata, rada, o rebe, szakata, raba. Za cicho, módl się, módl się, módl się. Ojcze, my w imieniu Jezusa konfrontujemy śmierć, konfrontujemy niemoc, konfrontujemy religię, konfrontujemy bałwochwalstwo, konfrontujemy czary, konfrontujemy głupotę, konfrontujemy nadduchowość, konfrontujemy o sakata raba sakata, o rebe jakata sata, o sakata raba se, o raba sakata, jeszaka. Z mocą! Do boju! Do boju! Ha! Do boju! Tak! Do boju! Armia Boga! Jeszcze raz do boju! Do boju! Ho! Do boju! Do boju! Szakata, rama, sakata! To jest wesele baranka! Wesele baranka, nie pogrzeb, wesele baranka. Weźcie szarfy do ręki, weźcie do ręki szarfy. O raba, basaka, taraba. Do boju, do boju. Boże, życie płynie. Do boju, armia Boga. Podniesiemy głos. Zniszczyłeś śmierć i moc. Dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą. Na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc. Poniosłeś karę mą. Poniosłeś karę mą. Na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc. Dałeś mi życie swe. Poniosłeś karę mą. Na siebie wziąłeś grzech. Zniszczyłeś śmierć i moc. Dziś ty i ja. Dziś ty i ja. Dziś ty i ja. Jedno jesteśmy. Yeah.
klimatowi, który nie jest klimatem nieba. Sprzeciwiam się wszelkiej niemocy, wszelkiej chorobie, wszelkiej depresji, wszelkiemu nieszczęściu, wszelkiej porażce. Odpycham to od swojego życia przez moc imienia Jezus. Odpycham pasywność, odpycham zamęt, odpycham zamieszanie. O rabasakata, rabasekata, we mnie jest życie Boga samego, jest we mnie życie Boga samego. Aktywuj to, nie stój pasywnie. O szakata, rabasekata, o rebesakata, rabasakoto, jest we mnie moc Świętego Ducha, jest we mnie moc Świętego Ducha. Aktywuje życie, aktywujemy niebiańską atmosferę, atmosferę życia. Szakatara basake. Dałeś mi ducha mocy, już mnie nie zaskoczy. Nie szukajcie, nie szukajcie. Wiem, że nie. O, dałeś mi ducha mocy, już mnie nie zaskoczy. Podły książę nocy. Wiem, że nie. Dałeś mi ducha mocy, już mnie nie zaskoczy. Podły książę nocy. Dałeś mi ducha mocy, już mnie nie zaskoczy. Podły książę nocy. Wiem, że nie. Dałeś mi ducha mocy, już mnie nie zaskoczy. Podły książę nocy. Piotrek, dałeś mi ducha mocy, już mnie nie zaskoczy. Podły książę nocy. Wiem, że nie. Razem dałeś mi ducha mocy. Atmosferę. Hallelujah.
To my tworzymy atmosferę do prorokowania. To my tworzymy atmosferę dla Bożego Ducha. To jest bardzo ważne, czy my to rozumiemy. To my tworzymy tą atmosferę. Alleluja. Jeśli nie pójdziemy głęboko, to będziemy kosić tak zwaną rosę z trawy. Ale można iść głęboko, można iść głęboko, można iść głęboko. Powiedz, to ja tworzę atmosferę wiary, atmosferę życia. To ja tworzę tą atmosferę. Wiele rzeczy nigdy by się nie aktywowało. Nie aktywowałyby się dary, nie aktywowałyby się pewne służby, jeśli byśmy nie tworzyli pewnego środowiska. Alleluja. Bóg dał nam moc, władzę i autorytet do tego, że mamy robić to środowisko. Oszakata rabasa, o rebebe, dałeś mi ducha mocy. Wiary w wiarę i z chwały w chwałę. Budujemy uwielbienie, budujemy atmosferę. Szakata rababase. Yeah.
Dziękuję Tobie, że wiem, kim jestem i dokąd idę. Dziękuję Tobie, że wiem, skąd jestem i dokąd idę. Powiedz: Ojcze, dziękuję Tobie za życie, które jest we mnie. Za życie, które jest we mnie. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod mocą Twojej świętej krwi. Diabeł nie ma nic do mnie. Diabeł nie ma nic do mnie. Alleluja. Mieszka we mnie Chrystus. Jestem coraz bardziej ugruntowany w prawdach Boży. Moje tak to tak, moje nie to nie. Ojcze, ja się decyduję, aby, Ojcze, odpychać diabła zawsze, codziennie, w każdej sytuacji. Słowem wiary nie będę pasywny, nie będę pasywny. Słuchajcie, religia jest potworna, graj Przemo. Religia jest potworna. Ona również nie pyta o zgodę. Wchodzi tam, gdzie ma chociaż odrobinę otwarte drzwi. Tu chodzi nie o schemat. Mamy uwolnić życie. Mamy dotknąć życia. Masz wyjść z tego miejsca dzisiaj i z tego spotkania inny niż przyszedłeś. Inny niż przyszedłeś. Aktywuj Boże życie, które jest w Tobie. Nie zastanawiaj się. Ze swojego ciała to dotkniesz rzeczy głębszych, głębszych, głębszych. Katarama, sekatarama, orebysza, katarabasa. Nie ma takiej osoby na tym miejscu, która pochwyciła i która nie winna swoimi ustami rozpalać bieg życia. To nie dyskoteka, a proroctwa to nie wisienka na torcie. Kochani, mamy aktywować, aktywować Boże życie. Podnieś swoje ręce, podnieś swoje ręce. O szaka, wstań, wstań. Szakata, rabasakata, o rabasakata, o rebe szakata. Kiedy się wstępuje do armii, to na początku człowiek daje, aby jego życie było szlifowane. Sakata, rabasakata, o rebe szegete. Nie zwracamy na to uwagi, nie zwracaj na to uwagi, módl się. Rabasakata, o rebe szakata, rada, ekata, rabasakata. To jest dom modlitwy, to jest dom modlitwy, to jest dom modlitwy, to jest. To jest dom modlitwy, to jest dom modlitwy. Aktywujemy modlitwę, aktywujemy modlitwę, aktywujemy modlitwę. Wytnij swój język, wytnij swój język, wytnij swój język. Namaść swój język, namaść swój język, namaść swój język, namaść swój język. Twój język jest bardzo ważny, on jest ważny. Bóg ci go dał, abyś aktywował życie, abyś aktywował życie. Szakata, rabasakata, ekata, rabasakata, e rababa. Wodę zamieniłeś w wino, ślepi przy tobie, któż jest jak ty? Tylko ty. Alleluja! Blaskiem rozświetlasz ciemności. Człowiek, człowiek powstaje. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny, Boże nikt inny.
nas. To nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, to cóż z tym dziwko nam. Jeśli nasz Bóg jest przy nas, to nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, to cóż z tym dziwko nam. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Może nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Kochamy Ciebie, Jezu. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Może nikt inny nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg. Od dnia Twojego nowego narodzenia nic się nie zmieniło. Bóg z Ciebie nie zrezygnował i nie ma innego zdania o Tobie. Ale tak jak rozpocząłeś w entuzjazmie i w wierze, tak dalej chodzi, żebyś to robił. Powiedz, będę odpowiedzialny za wiarę w moim życiu. Alleluja. Będę odpowiedzialny za wiarę w moim życiu. Będę odpowiedzialny. Nie oddam diabłu ani skrawka ziemi. Nie oddam mu ani skrawka ziemi. Będę odpowiedzialny. Będę odpowiedzialny. Kochasz Jezusa? Kochasz Jezusa? No pokaż, jak Go kochasz. 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 Hej! No pokaż, jak Go kochasz. Pokaż, pokaż, pokaż. No pokaż, jak Go kochasz. 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 Kochani, a może dzisiaj jest dzień, aby złożyć na ołtarzu każdego bałwana. Może to jest telefon, może to jest laptop, może to jest wędka, może to jest piłka, może to jest golf, cokolwiek. Nie musisz tego robić jakimś proroczym aktem, ale postanów. Zdecyduj dzisiaj, tam głęboko, w swoim serduchu, że składasz każdego bałwana. Amen. Każdego bałwana. To chodzi o miłość. Nie można dwom panom służyć. Pamiętacie, nie można dwom panom służyć. O sakata raba sakata rala jaba sakata. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nie równa się z Tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Nasz Bóg, alleluja. Nasz Bóg. Tylko Ty, dla
Chrystusie. Lester Sumrall powiedział, że na rozgrzanym piecu żadna mucha, co? Nie siada, więc zadbaj, abyś był rozgrzany, abyś był rozpalony, abyś był rozgrzany i rozpalony. O sakatarala rabasa kolorobosu, sakatarabasa katarady. Lecimy. Ze zwierzchnością i cięciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą Ci. Bój to czyny powinien dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swój. Bój to czyny! Bój to czyny powinien dziś, ze zwierzchnością i cięciem zła. My z Jezusem zwyciężamy mocą Ci. Uskoczymy po niebie dziś, niszcząc każdy wyniosły tron, który nie chce znać Jezusa Panem swym. Kolan nie ubiemy! Yeah.
Powiedz: Ojcze, dziękuję Tobie, że słowo wiary jest na moich ustach. Ojcze, dziękuję Tobie, że jestem głową, a nie ogonem. Ojcze, dziękuję Tobie. Uwielbiamy Cię, sprawcą i dokończycielą naszej wiary. Ty, który umarłeś naszą śmiercią. Alleluja. Ty, który zmartwychwstałeś dla naszego życia. Alleluja. My dziękujemy Tobie za życie, które jest w nas. Dziękujemy Tobie. Nieba. Adoracji taki. Rozumiecie? Jest w tym piękno. Jest w tym słodycz. Goszczę teraz w domu swoją siostrzenicę. Nie widziała się ze swoim ciotecznym bratem, czyli z naszym synem, z Wiktorem, 5 lat. Niebawem są moje urodziny i wczoraj siedzieliśmy sobie i troszkę świętowaliśmy.
I Wiktor przyszedł pierwszy, a ona była najpierw odwiedzić swojego dziadka. I wiecie, zobaczyłam pewien cudowny obraz, przepiękny. 5 lat nie widzieli się, ale się kochają. Mieli trudne chwile, ale kochają się. Wiktor siedzi w kuchni, a ona wchodzi i mówi do mnie. Jest. Ja mówię, jest. Przyszła do kuchni. Bawili się kiedyś. Starsza jest od niego 4 lata. Kiedy się Wiktor odwrócił, w ogóle jak się zbliżała już do kuchni, to mówi: jesteś mój najpiękniejszy, mój najpiękniejszy braciszek. Słuchajcie, oni się sobie tak rzucili w ramiona. Mi się chciało płakać. Wiktor, po prostu wtulili się w siebie. Całowali się, głaskali się. To jest miłość. To jest miłość. Kochasz Jezusa? Popatrzcie, z jakimi rzeczami wielokrotnie się zmagamy. A życie jest proste. Prosta jest miłość. Prosta jest przyjaźń. To są proste rzeczy, o ile my ich nie komplikujemy. O ile nie są skomplikowane, to są proste. Boga się przeżywa. Jego się po prostu przeżywa. Kocham Ciebie, Jeszua, mój najsłodszy. Tak będziesz wzrastał, kiedy będziesz emocje swoje uwalniał. Kiedy to, w co wierzysz, będzie Tobą emanowało. Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Chrystus we mnie wypiera martwotę. Chrystus we mnie wypiera antyżycie. Chrystus we mnie wypiera głupotę. Chrystus we mnie coraz więcej rzeczy zawłaszcza. Chrystus we mnie. Religia da ci śmierć i skostnienie, ale proste przeżywanie Pana, proste dotykanie Pana, to co sobie zamarzę, to właśnie zrealizuję. To właśnie, czego najbardziej się boję, to pójdę w tym kierunku. To, czego najbardziej się obawiam, to właśnie to zrobię. Właśnie w tym kierunku pójdę. Pocałuj go dzisiaj. Pocałuj go dzisiaj. Niech wasze usta się złączą. Jesteś z Nim zjednoczony na wieki, kiedy oddałeś Mu swoje życie. Jezus otworzył drzwi Twojego ducha, wszedł do Niego i od środka zamknął. I rozpoczęła się miłosna, niebiańska przygoda. Nie daj się diabłu wkręcić w śmierć, w oskarżenia, w potępienie. Słowem wiary odpychaj diabła. Powiedz śmieciu, nie masz nic do mnie. Nawet żebyś jeszcze wczoraj leżał lub nurkował w szambie, to dzisiaj stajesz czysty. Dlaczego? Bo krew Jezusa obmyła cię na wieki i każdy twój grzech został przebaczony. Tu nie trzeba się starać, w ogóle nie trzeba się starać. Wszystko jest nam dane, Chrystus w nas, nadzieja chwały. To po prostu trzeba tango tańczyć z Nim cały czas, rozumiesz? A wtedy wstyd odejdzie. Wiecie, te głupoty religijne, oddałem Panu papierosy. Pan nie pali papierosów. Pan nie pali, Pan nie ćpa, Pan tego nie chce. Pan jest w ogóle radosny. Dał nam Jezusa. Chodzi o Jezusa, a to chodzi o mnie, chodzi o Jezusa, uspokój się, że aż taki jesteś ważny. Chodzi o Jezusa w tobie, pozwól Jemu się po prostu w tobie rozłożyć. Chrystus we mnie, nadzieja chwały, Chrystus we mnie, nadzieja chwały. To ode mnie zależy, jak będę żyła, nie od Boga. Bóg dał mi wolną wolę.
postanów, że to, co dzisiaj usłyszałeś, będziesz brał dla siebie. Biblia najlepiej działa w kontakcie ja i ona, ja i ona, ja i ona. Nie ona i on, ona i on, a on to tam coś robił. Zostaw to. To jest właśnie śmierć. To jest właśnie śmierć. To jest to, co robiła Marta. Marta była zaganiana w domu. Miała siostrę Marię, ale Maria dała Jezusowi tą ważną cząstkę, która nigdy nie będzie jej odebrana. A więc jeśli dasz to, co najcenniejsze, to, co najcenniejsze, uwagę, 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 złóż każdego bałwana dzisiaj na ołtarzu. Może to są chwalebne rzeczy, może jesteś zajechany robotą, pracujesz jak do dziurawego wora, a może rozwiązanie jest takie, że kiedy pojedziesz na 3 dni na komorę, to usłyszysz w ogóle to słowo, które cię postawi na zupełnie innym levelu. Na zupełnie innym levelu, ale lęk trzyma w garści. Zostawisz? Coś się rozwali. Nic się nie rozwali. Nic się nie rozwali. Bóg jest w tobie. Bóg jest z tobą. Szakatarabase. Nieba i ziemi wielki Król. Nieba i ziemi wielki Król. Zmartwychwstały Pan. To Jezus. Nieba i ziemi wielki Król. Zmartwychwstały Pan. Każdego małżeństwa, my mówimy zmartwychwstanie do każdego biznesu, my mówimy zmartwychwstanie do każdej relacji, my mówimy zmartwychwstanie do wszelkiej formy śmierci. Dla Boga śmierć nie był problem. Bóg nie został odwołany z urzędu, nawet przez śmierć. To nie jest problem, to nie jest żaden problem. Porażka nie jest problemem, to nie są w ogóle problemy. Powiedz życie zmartwychwstałego Jezusa, aktywuj życie zmartwychwstałego Boga do twojego życia, do małżeństwa, do relacji, do macierzyństwa, do pracy, do przyjaźni, do biznesu, do wszystkiego, do wszystkiego. Słowo wiary na ustach, słowo wiary na ustach, słowo wiary na ustach. Nieba i ziemi, nieba i ziemi wielki Król. Halleluja! Szako to ro ro. To mój Jezus. Nieba i ziemi. Jestem tu, by kochać Cię. Jestem
Aby sięgać głęboko, Ojcze, my sięgamy głęboko, my idziemy głęboko, my idziemy głęboko w świątynię. O masaka taramase, nieba i ziemi, nieba i ziemi. Jesteś dla nas wszystkim. Nie mamy nikogo oprócz Ciebie. Dajemy Tobie najcenniejszą uwagę. Najcenniejszy czas. Nie z tego, co zostało, ale najcenniejszy, najlepszy. Nieba i ziemi. Nieba. Może tak naprawdę jeszcze nigdy nie zgiąłeś kolan w pewnych tematach przed Bogiem. Zegnij swoje kolana, zegnij swoje kolana, zegnij swoje kolana przed jedynym władcą. Zegnij swoje kolana, a dostaniesz odpowiednią pomoc. Zegnij swoje kolana. Szakata rabasako to, o rabasakata. Ojcze, my ogłaszamy poddanie i posłuszeństwo nad ludźmi w kościele mocy i w zespole. Ojcze, my ogłaszamy poddanie, posłuszeństwo i prostotę. Powiedz, decyduję się, że będę podróżował przez życie.
nie z bagażami, ale z tą jedną rzeczą, którą dzisiaj postanowię. To jest prostota. To jest prostota. To jest prostota. Haka tarabasaka ta. U tarabaseka tarabe. U rabasake talarabasa. Ojcze, ja modlę się, aby ostatecznie zostało poniżone to, co ma być poniżone. A żeby zostało podniesione to, co ma być podniesione. Haki tarabasatulu. U ryby szekielery dabasatulu ruba. U rabasheka ra. Ojcze, my zakończamy w tej chwili łażenie od wielu lat wokół tej samej góry. My rozwalamy tą górę. Już nie ma wokół czego łazić. Rozwalamy tą górę. Rozwalamy tą górę, Piotrek, zadmij na szofarze. Rozwalamy tą górę, rozwalamy tą górę, rozwalamy tą górę. Tam już nie ma nic koło czego chodzić. To jest iluzja w twojej głowie. Tam już nie ma koło czego chodzić. Tam nie ma koło czego chodzić. Nie ma tej góry. Ja zamazuję ten obraz. Ja go zamazuję przez moc imienia Jezus. Hakatara basekete orebe szakata. Ja mówię krew Jezusa. Krew Jezusa na iluzyjne obrazy. Krew Jezusa. Katara baba ze Sebastian, tak ma katara baba. Aktywujemy muzykę, aktywujemy muzykę, aktywujemy muzykę. Weź skrzypce, weź skrzypce, aktywujemy muzykę. O rebeza katara baba, ja karama se, e ma katara baba, e katara baba, e kata, e le rebeza katara baba, sa kata. O raba ja karama baba, o ro 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 sa. Katakata yada basakata makata la ramasakata makata la namasakata maketa ramasakata maketa ramasakata olere besakata e makata rada basakata. Aktywujemy muzykę, aktywujemy muzykę, aktywujemy muzykę. Ojcze, ja przenoszę uwielbienie w zupełnie inną przestrzeń. Ojcze, ja mówię zupełnie nowy wymiar, zupełnie nowy wymiar, o zupełnie nowy wymiar. Makatara la yada saka, era la rada yada saka, taraba saka ta, makatara raba yada yada sa, kataraba saka taraba, ora basa kataraba, e makatara basa kete, e makatara baba, e la raba saka ta. Soto robo soto koro baba ma, e la raba saka ta, oro 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 baba yada, yara basa kara ba yo koro, makatara raba, makatara masa. Omo koto omo soto to, maketa raba saketa rada. Ole rebe seke reba, era makata la raba sakata. Aktywujemy muzykę, aktywujemy muzykę, aktywujemy proroczy głos, proroczy głos. Makata rada ja pasekata, makata rada ja ta sedele. Sama muzyka, sama muzyka, sama muzyka. Ziemi wielki.
Król, zmartwychwstały Pan. To mój Jezus. Nieba i ziemi, nieba i ziemi. Jestem tu, by Ciebie czcić. Jestem tu, by z Tobą żyć. Mój Jezu, jestem tu, by kochać Cię. Jestem tu. Kochać Cię, jestem tu, by Ciebie czcić. Jestem tu, by z Tobą żyć, mój Jezu. Jestem tu, by kochać Cię, jestem tu, by Ciebie czcić. Jestem tu. Nigdy nie przychodzi do Twojego życia z potępieniem. On nigdy nie przychodzi do Twojego życia z potępieniem. To kochający Ojciec. On tworzy wspaniałą, ojcowską atmosferę. To w atmosferze miłości jesteśmy w stanie odebrać różnego rodzaju korektę do swojego życia. Lata temu w śnie usłyszałam fizyczny głos Boga. Usłyszałam to tylko jeden raz. Leżałam sparaliżowana. Myślałam, że Artur do mnie mówi. Spojrzałam, Artur śpi. Usłyszałam trzykrotnie moje imię. I informacje o tym, jaki mam mandat w Królestwie Bożym i kim jestem. I chcę Ci powiedzieć teraz ważną rzecz. Czy byłam na to gotowa? Nie. Nie byłam na to gotowa. Ale to nie jest problem. W tej atmosferze miłości mógł mi powiedzieć: masz taką łatę, taką łatę, taką łatę, masz to do zmiany, to do zmiany, to do zmiany. Nie usłyszałam takiego słowa. Usłyszałam informację o moim powołaniu. I zostałam wypchnięta, aktywowana wiecznym słowem. Idź! Oto Ci daję mandat, abyś występowała przeciwko wszelkiej religii, abyś w dniach niegodziwości była moim głosem, abyś mówiła słowo prawdy. Jesteś moim proroczym pomazańcem. To było lata temu. Miałam nad czym pracować, ale uwolniłam wiarę w słowo, które dostałam od Boga. Nigdy o tym nie zapomnę. To nie jest żaden problem. Twój dzisiejszy problem. To nie są żadne problemy. To diabeł chce, abyś się na tych problemach skupił. Kiedy będziesz blisko z Bogiem, kiedy będziesz poświęcał Mu czas,
kiedy będziesz dawał Mu uwagę, będziesz słyszał najcenniejsze rzeczy do swojego życia. Będziesz słyszał rzeczy, których Ci nie powie człowiek, ale człowiek, który stanie na Twojej drodze, on tylko i wyłącznie potwierdzi to, co powiedział Bóg do Ciebie. To, co powiedział Bóg do Ciebie, ponieważ to Bóg Ciebie powołał i to Bóg dał Ci jakieś zadanie do wykonania i Ty masz o tym wiedzieć. Ty masz być tego pewien. Ty masz być tego pewien. Jak Cię obudzą w nocy, to Ty masz wiedzieć, jaka jest Twoja rola w Królestwie Bożym. Żeby być tego pewnym, trzeba być blisko. Trzeba być blisko z Bogiem samym. Z Bogiem samym. Z Bogiem sam na sam. Sam na sam. Sam na sam. Tam nie ma miejsca dla żony. Tam nie ma miejsca dla dzieci. Tam nie ma miejsca dla innych ludzi. Tam jesteś Ty. I tam jest Bóg. I tam jest Bóg. Szaka tarabasatolo. Ora baszaka taralaya basito roboso. Ira la rabaika sadasete rede besheke telerede. Oro boszoko loro robasata larabase. Szaka talarabasatu loro roboso. Ena makila rana massa. Ojcze, my aktywujemy. My aktywujemy Kościół do słyszenia Twojego głosu. Jesteś predysponowany, aby słyszeć głos Boga. Aby słyszeć głos Boga. Niech się uciszą inne głosy. Niech się uciszy jakaś robota, która nie jest Twoją robotą. Usłysz dzisiaj głos. Usłysz dzisiaj głos. Usłysz dzisiaj głos. Machata ramasekata. Era lajata sakata. Era basito loro boso. Rama satelere debe se, o satara basante lere debe se, shita la rama sato loro robosso. Nieba i ziemi, nieba i ziemi, wielki król, zmartwychwstały Pan. To mój Jezu. Nieba i ziemi. Dolu. To mój Jezus. Nieba i ziemi, nieba ora da jasa katarama setele. To mój Jezus. Nieba i ziemi, nieba i ziemi. Zmartwychwstały Pan. To mój Jezus. I sama muzyka. Daj się pociągnąć. Daj się pociągnąć. Fałszywe wizje. Odchodzą fałszywe wizje. Shira basa tuluru basa. Tira basa tuluru namasa telere de besa. Te quanto loro do busso, coro do busso.
na sam szczyt. Idę, aby żyć ręką Boga prowadzoną. Drogą na sam szczyt. Idę, aby żyć ręką Boga prowadzoną. Drogą na sam szczyt. Drogą na sam. Idę, aby żyć ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt. Drogą na sam szczyt. Idę, aby żyć ręką Boga dziś. Stóp Jezusa, drogą na sam szczyt. Idę, aby żyć ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt, drogą na sam szczyt. Idę, aby żyć ręką Boga. Sam szczyt, drogą na sam szczyt. Idę, aby żyć ręką Boga dziś prowadzony. Drogą na sam szczyt. Idę, aby żyć ręką Boga dziś prowadzony. Za ten krok w głowie cieni wrok, w piekło wrosłem. Boże wyzwolenie wtargnęło w czas. Boże wyzwolenie zmieniło czas. Boże wyzwolenie rozwiło cię. Boże wyzwolenie rozbiło cię.
Kochani, zobaczyłam teraz taki obraz, że czy to jest do kogoś z was, że problem, z którym się borykasz już bardzo długo, przywarł do ciebie. Wraz z nim pojawił się demon. Zobaczyłam takiego paskudnego skrzata. Idziesz z nim za rękę. Utrzymujesz go, dlatego że zgadzasz się cały czas na jego propozycję. Puść go. Puść go za rękę. Nie idź z nim za rękę. Puść tego skrzata. Puść go teraz. Aktem decyzji. My odcinamy w tej chwili każdego człowieka od długotrwałego problemu w imieniu Jezusa Chrystusa i nakazujemy, aby teraz każdy demon, który się przylepił, aby się w tej chwili odlepił przez moc imienia Jezus. Szula rabasatu robosu i rala rabaszeke rabasate le redewese. Rozwiązanie wszelkiego problemu jest w was. Tylko należy się wyciszyć i uwierzyć w to, że te proste rzeczy, które będziesz słyszał, to jest Bóg. Wiecie, kiedyś byliśmy z Arturem w takim miejscu. Mieliśmy spotkanie z Radą Starszych w poprzedniej federacji. I nie były to łatwe spotkania. I wiecie, byliśmy tylko we dwoje. W sensie we dwoje, że mieliśmy tą samą myśl i ten sam kierunek. I na tego rodzaju spotkaniach nie są łatwe atmosfery. I wiecie, chcieliśmy tam zjeść. Chcę wam powiedzieć taką prostą rzecz, jak bardzo łatwo nieraz jest przełamać niekomfortową w ogóle sytuację. Kupiliśmy sobie kiełbasę. Sporo kiełbasy, było nas tam, nie wiem, 7 czy 8 osób i nie było garnka, żeby tą kiełbasę ugotować. Natomiast było takie naczynie, w którym się chyba w innych kościołach roznosi wieczerzę pańską. I ja w ogóle, taka prosta myśl mi w ogóle przyszła, że w zasadzie kiełbasę można ugotować w tym. Wiecie, jak wszedł ten
przywódca tej federacji zobaczył, że ta kiełbacha się gotuje i przykryta jest tym wiekiem z tym krzyżem, w ogóle mówi, bo Jezu, mówi, profanacja, mówi, co ty tutaj w ogóle zrobiłaś? Ale wiecie, chcę wam powiedzieć taką prostą rzecz. Atmosfera od tamtego momentu była już zupełnie inna. W zasadzie w ogóle mogliśmy potem przekazać bardzo dużo cennych rzeczy, więc nie podciągajmy jakichś tam problemów do rangi w ogóle nie wiadomo jakich, ale uwierzmy w to, że ten Bóg, który tak prosty sposób przyszedł do ciebie i cię zbawił, dalej w ten prosty sposób chce ci dawać różnego rodzaju rozwiązania do twojego życia. Ojcze, my dziękujemy Tobie za ten czas. My pieczętujemy Twoją świętą krwią wszystko to, co dzisiaj wzięliśmy. Ojcze, jesteśmy świadomi tego, co wzięliśmy, jesteśmy świadomi naszych modlitw i idziemy w kierunku zmian i w kierunku głębokości świątyni. Amen. Amen. Siadajcie.